uwaga, uwaga, pora na kontrowersyjną opinię. Znaczy, nie wiem, czy jest kontrowersyjna, ale na pewno niepopularna, bo nigdzie nie słyszałem, żeby ktoś myślał w ten sposób w jakimkolwiek medium, więc okej, prosto do tematu. Słyszałeś na pewno, jeżeli byłeś gdziekolwiek w internecie, że ostatnio z Facebookiem było mnóstwo problemów. W ciągu jednego tygodnia nastąpiło, znaczy w ciągu odstępie jednego tygodnia nastąpił najdłuższa awaria, jak dobrze pamiętam, w historii całej platformy. Tam wysiadł w ogóle, odciął się od całego internetu tam na pół dnia, a potem wyciekło z Facebooka 1,5 miliarda danych użytkowników. 1,5 miliarda, nie wiem, prawie 1/4 populacji całego świata ma swoje dane w tym wycieku. Jeszcze nie wiadomo dokładnie, nie da się tego sprawdzić, bo ten wyciek nie jest publiczny, tylko jest tam sprzedawany. Mniejsza, może jeżeli coś tam będzie ciekawego, to zrobię na ten temat kolejny materiał. W każdym razie, równocześnie z tym pojawiło się dwóch whistleblowerów, którzy są określani w mediach jakby, nie wiem, mianem, słyszałem, że są określani mianem nowego Snowdena. Tamta pani Frances Haugen jest określana, jest porównywana ciągle do Snowdena. I chciałem dzisiaj powiedzieć, czemu po pierwsze, wydaje mi się, że porównanie jej do Snowdena jest absurdalne pod każdym względem. Po drugie, chciałem powiedzieć, czemu uważam, że z dużym prawdopodobieństwem pracuje ta pani, nadal pracuje dla Facebooka. Albo, nie wiem, może nieświadomie jakimś cudem mówi rzeczy, które są strasznie korzystne dla tej firmy i nie mówi tych, które by były realnie niekorzystne. Więc tak, wracając. Powiedziałem o tym, że był wyciek danych i powiedziałem o tym, że był błąd. I teraz ważnym tutaj elementem jest to, żeby zrozumieć, jaka jest relacja między Facebookiem a rządem amerykańskim, bo tak generalnie, przynajmniej z tego, co jest dostępne publicznie, Facebook jest co jakiś czas tam pan Mark Zuckerberg jest przesłuchiwany przed Senatem z różnych względów. W dużej mierze, szczególnie republikanie, tłuczą go o cenzurę na jego platformie. A demokraci również tam go tłuczą o fake news i rozprzestrzenianie się fałszywych informacji na Facebooku i tak dalej. I jest w Ameryce coś takiego, co się nazywa sekcja 230 CDA, czyli Communications Decency Act. I w dużym skrócie to oznacza, że jeżeli wrzucasz jakiś post, powiedzmy, na Facebooka, to Facebook nie odpowiada za to, co ty tam wrzucasz. Znaczy, to ty odpowiadasz za to, co wrzucasz na te platformy, a nie platformy odpowiadają za to, co jest na nie wrzucane. I to jest strasznie ważne, bo tak naprawdę podejście rządu amerykańskiego, dotychczas przynajmniej, było takie, że generalnie te platformy mają w dużej mierze po prostu pozwalać użytkownikom na wrzucanie tego, co tam chcą. I generalnie ze względu tam na ich konstytucję się niektórzy powołują, powinny te platformy dopuszczać tego kontentu jak najwięcej. I w dużej mierze Facebook prowadzi bardzo agresywną cenzurę na swoich platformach, więc co jakiś czas na tych przesłuchaniach są, nie wiem, jest pokazywane im palcem, że za dużo cenzurujecie. I to może już zagrażać wolności słowa w tym kraju. I generalnie o właśnie tą cenzurę, wydaje mi się, rozbija się w ogóle cała ta kwestia, bo jak popatrzeć na... Po pierwsze, co mówi ta pani Frances Haugen? Ona opublikowała taki stos danych, które zabrała z Facebooka, tylko wszyscy podchodzą do tego, jakby to były jakieś rewolucyjne przełomy w tym na temat tego, co wiemy o Facebooku czy o Instagramie. Kiedy, nie wiem, przeczytałem ten artykuł kto to opublikował, nie pamiętam, chyba Washington Post może? Albo Wall Street Journal? Nie pamiętam. Zrobili w każdym razie taką listę z wybranymi najmocniejszymi punktami tych dokumentów, które udostępniła pani Frances. I nie wiem, to wszystko były rzeczy, które są absolutnymi truizmami, które przynajmniej jakkolwiek mogłyby Facebookowi zaszkodzić. Na przykład to, że wow, Instagram wpływa na pogorszenie się zdrowia psychicznego młodych, szczególnie dziewczynek. No ja pierdzielę, serio? Nie da się do tego, jakby to jest wniosek na poziomie, nie wiem, mnie będącego w gimnazjum. Jakby ja nawet
jak przeczytałem ten artykuł, to nawet sobie przypomniałem, jak w gimnazjum, pamiętam te dziewczyny, które były uzależnione przynajmniej od Instagrama, jak wprost mówiły o tym, że widzą, że to wywołuje w nich coraz więcej kompleksów, że to ewidentnie na nich źle wpływa, ale i tak z tego korzystały, bo to jest tak uzależniające i dla młodych ludzi to po prostu jest zupełnie nierówna walka. No, dla dorosłych w sumie też. No, jak Instagram i Facebook zatrudnia sztaby psychologów, których jedynym zadaniem jest siedzieć i się zastanawiać, jak możemy skonstruować każdy piksel naszej aplikacji, tak żeby jak najbardziej uzależniała użytkowników. I jakim cudem ma dziecko wygrać z takimi ludźmi? Jakim cudem nawet dorosłym ma wygrać z sztabem takich ludzi? No to jest walka, która jest zupełnie nierówna, nie? I ja nie wiem, to są banalne po prostu wnioski, tak? Jaki był jeszcze taki jeden wniosek, który on tam wysnuwała, nie pamiętam, może mi się przypomni w którymś momencie, ale to, co pominęła chociażby, to pominęła, nie wiem, zbieranie danych przez Facebooka, nie? Pominęła cały wątek tego, jak Facebook manipuluje wiadomościami. To, o czym wspomniała, to rozprzestrzenianie się fake newsów na Facebooku, że tam one się rozprzestrzeniają szybciej niż zwykłe wiadomości. No shit, no. Nigdy się, nie wiem, ktokolwiek, kto nawet dotknął się mediów, czy kiedykolwiek miał jakąkolwiek wątpliwość, że bardziej sprzedaje się to, co ma chwytliwy tytuł, jest na granicy tego, co jest prawdziwe, albo w ogóle tę granicę przekracza i jest po prostu fałszywą informacją, tak? Zawsze takie rzeczy zdobywają więcej kliknięć. No, nie wiem, to nie jest jakkolwiek nowy wniosek, to jest rzecz, która jest oczywista chyba dla wszystkich. Albo dla znacznej większości ludzi, którzy się nad tym chociaż trochę zastanawiają, nie? Nie wiem, w jaki sposób to ma zaszkodzić tej Facebookowi, nie wiem, w jaki sposób to jest rewolucyjne. To są banalne wnioski, to są wnioski, do których dochodzą ludzie, którzy są, nie wiem, na poziomie gimnazjum, to ile to jest, 14 lat? To są banalne wnioski, tak? Zobaczcie, w jaki sposób ta pani whistleblower jest traktowana przez media. I tutaj bardzo zabawne jest porównanie do Snowdena. Jak Snowden był potraktowany? Koleś, który opublikował dane, które były faktycznie rewolucyjne, tak? Znaczy rewolucyjne. Zanim wypuszczone były dokumenty Snowdena, jeżeli powiedziałeś chociażby, że nie wiem, CIA zapisuje wszystkie rozmowy telefoniczne, nie tylko w Ameryce, to wszyscy by ci powiedzieli, no dobra, weź już swoje pigułki schizofreniku i się przestań odzywać, tak? A teraz to jest jakby fakt, to jest publicznie dostępna informacja i to jest generalnie, to jest to, co się po prostu dzieje i nadal nie przestało się najprawdopodobniej dziać. Mówiłem o tym tak na marginesie w innym filmie, teraz to jest pewnie znacznie bardziej zaawansowane, ale mniejsza z tym, koleś opublikował 100 z dokumentów, które faktycznie zmieniły w ogóle rzeczywistość, zmieniły sposób patrzenia opinii publicznej na służby specjalne, na wywiad i tak dalej. Jak koleś był potraktowany przez media? On musiał uciec w ogóle z Ameryki. Kilkukrotnie kontaktował się, jak dobrze pamiętam, z Washington Post. I Washington Post w ogóle odrzucił możliwość publikacji ich dokumentów, a koleś z Guardiana, z którym na początku się kontaktował, z którym potem i tak zrobił wywiad, ale już znacznie później, stwierdził, że nie będzie z nim więcej pracował, bo Snowden chciał szyfrować maile. I ten pracownik Guardiana stwierdził, że to jest za dużo roboty i on nie będzie się już tym więcej zajmował, nie? I to jest jak został potraktowany Snowden. A jak została potraktowana pani Francis? Zaprosili ją do jakiegoś programu. A tak na marginesie, Snowden do dzisiaj żyje w Rosji i mówi, że wcale nie chce żyć w Rosji i bardzo chciałby wrócić do Ameryki, ale wie, że jak tylko wróci do Ameryki, to zostanie natychmiast aresztowany i spędzi resztę życia w więzieniu. Więc to jest jedna rzecz. A koleś jest faktycznym bohaterem. Podczas gdy pani Francis, która opublikowała absolutne truizmy, które są banalnymi wnioskami i chyba dla wszystkich już dostępną normalnie informacją, albo wnioskami, które samemu można wysnuć, korzystając z tych aplikacji bardzo krótko, albo po prostu obserwując, jak inni korzystają z tych aplikacji, w sensie Facebook, Instagram. I ta pani jest natychmiast zapraszana do programów telewizyjnych na wywiady. Jest traktowana przez media jako jakiś bohater. Kiedy w historii się takie rzeczy działy z whistleblowerami, którzy faktycznie mieli coś trudnego do przekazania, którzy mieli coś faktycznie
wyjawiającego, nie wiem, jakieś trudne tematy w społeczeństwu. Nigdy się takie rzeczy nie dzieją. Ja nie wiem, kiedy tak traktowano w ogóle whistleblowerów? Ona normalnie żyje sobie w Ameryce, jest traktowana jak bohater, kiedy jestem ciekawy, co ona takiego realnie zrobiła. I to jest właśnie to. Poza tym, jak dobrze pamiętam, żebym sobie przypomniał dobrze liczbę, tam chyba było, że 13%, że na 13% tam młodych dziewczyn wpływa negatywnie. Badanie było przeprowadzone w ten sposób, że pytano się tych młodych dziewczyn, ile, czy one twierdzą, że tam pogarsza, czy polepsza ich stan psychiczny korzystanie z Instagrama. I 13% stwierdziło, że negatywnie, jak dobrze pamiętam. Kurna, jestem, nie wiem, ja bym skłonny wysunąć hipotezę, że Facebook i Instagram wpływa negatywnie na 100% swoich użytkowników. Albo, nie wiem, na 99%, coś takiego. To wydaje mi się absurdalnym w ogóle zaniżeniem tej liczby, ale nawet jeżeli by ją przyjąć, to w tym samym badaniu jest kilkukrotnie więcej, większy procent, kilkukrotnie większy odsetek nastolatków, którzy twierdzą, że pozytywnie korzystanie z tych aplikacji wpływa na ich zdrowie psychiczne. No, co to jest za rewolucyjna rzecz? Co, przepraszam, nie dało się tego wysnuć, patrząc na to, jak ludzie są uzależniani, ciągle masują swój telefon w każdym możliwym momencie? Jakby wydaje mi się, że to są tak oczywiste wnioski, a są traktowane teraz jako jakaś, nie wiem, no właśnie, jest, ta pani jest traktowana jakby była na poziomie Snowdena i jest porównywana do tego Snowdena, kiedy nie wydaje mi się, żeby zrobiła cokolwiek, co byłoby realnie źle wpływające na tego Facebooka. I właśnie, na początku powiedziałem o tym, o sekcji 230 i jak teraz zwiążę to wszystko razem, tak? W jaki sposób to pozytywnie wpływa na Facebooka? Otóż, tak jak mówiłem wcześniej, Facebook co jakiś czas jest tłuczony przez rząd Stanów Zjednoczonych za to, że za zbytnią cenzurę na ich platformie i za rozprzestrzenienie się przez demokratów jest tłuczony bardziej za rozprzestrzenienie się fałszywych wiadomości na swojej platformie. I jeszcze w jeden dokument, który ta pani opublikowała, ta Frances Haugen, jest w nim tam określone, że Facebook usuwa chyba tylko 5% treści, które zauważa, że mogą być tam niebezpieczne, nie? Kurna, jak myślicie, jakie będzie tego rozwiązanie, które proponuje bezpośrednio ta pani Frances? Żeby wprowadzić więcej cenzury i żeby rząd zaakceptował, że na Facebooku ma być więcej tej cenzury, a nie mniej. I o to się tak naprawdę wydaje mi się, że wszystko rozbija. Wydaje mi się, że ona jest wykorzystywana przez Facebooka, czy to świadomie, czy realnie, nie wiem, płacą za ten cały teatr, czy robi to nieświadomie i realnie twierdzi, że potrzebujemy więcej cenzury. Skończy się to tym, że będzie po prostu więcej cenzury na tych wszystkich platformach, że będą miały coraz większą kontrolę nad ogólnie społeczeństwem. To jest tak naprawdę wszystko. Wydaje mi się, że to wszystko o to się realnie rozbiera. Rozbija, przepraszam. Więc no, nie wiem, czy to jest realnie tak, jakie będą z tego konsekwencje. Oczywiście to jest bardzo wczesny etap i tak dalej. Nie wiem, czy ta pani realnie pracuje dla Facebooka, czy nie. Takie odnoszę wrażenie, patrząc na to, co dzieje się w mediach. I cóż, mam nadzieję, że dostarczyłem jakiś punkt widzenia, który jest wyjątkowy, bo nigdzie nie słyszałem, żeby ktoś mówił cokolwiek podobnego. I no cóż, mam nadzieję, że trochę rozbudziłem myślenie na ten temat, jak to w rzeczywistości wygląda. No, to dzięki, to wszystko. Kto by się spodziewał, że teraz zrobię film o tym, że nie o tym, że o, jaki Facebook jest zły. Bo jest zły, oczywiście. I to jest wszystko prawda, co powiedziała ta pani realnie. Tak, oczywiście Facebook dramatyczny ma wpływ na zdrowie psychiczne jego użytkowników, szczególnie na dzieci. A tak jak mówię, no, sposób, w jaki ona to wszystko przedstawia, najpewniej będzie z korzyścią dla Facebooka. Dobra. To dzięki. To powiedziałem już chyba wszystko. Cześć.